Teraz otwórz sobie oczy i powiedz, co widzisz na wprost. Sufit. Bardzo dobrze. Teraz przyjrzyj się temu sufitowi dokładnie, z wszystkimi elementami. Teraz zamknij oczy i powiedz mi, czy widzisz oczami wyobraźni ten sufit tak samo, czy jakoś inaczej? Tak samo. Widzę też lampę i z boku kawałek półki. Bardzo dobrze. Posłuchaj, teraz tak. Najpierw zrobimy coś takiego, że teraz sobie masz zamknięte oczy i teraz całą swoją uwagę zwróć na swoje serduszko. Jak ono pracuje? Czy wolno, szybko, czy jest spokojne, czy nerwowe? Jak ono pracuje? To znaczy, ono się już uspokaja, ale było nerwowe bardzo. Dobrze, ono ma prawo, ono ma wszystkie prawa, jakie tylko chce. Tylko teraz mu się przyglądaj i zacznij oddychać do niego zgodnie z jego rytmem. I tylko się na tym skup. A ja tu się zajmę przez chwilę, Kasiu. Przenoszę ciebie do naszej apteczki, stoi w naszej apteczce i przed tobą stoi Mirka i ja stawiam klatkę diamentową, otwieram ją, wprowadzam Mirkę do środka, włączam specjalny program, który wciąga wszystko, całą przestrzeń istnienia. Wszystko na wszystkich poziomach, wszystko to, co jest. Z wszystkich inkarnacji i spoza. Wszystkie klątwy, byty, jakieś kary, winy, połączenia, zobowiązania, umowy, śluby, pieczęcie, jakieś zaległe historie. O tym wszystkim, o czym Mirka wie, nie wie, nawet nie miała się dowiedzieć. Dokładnie wszystko z całej jej przestrzeni, na wszystkich poziomach całego istnienia i spoza. Wszystko wchodził. Teraz zasilam ten program jeszcze taką energią biliardkrotnie większą niż potrzeba. Wszystko wciąga do środka i ostatnie wchodzi na czerwono. Jak wejdzie, to mi powiedz. Jest. Dobrze. Zamykam teraz tą klatkę. Zakładam na nią 500 warstw folii, pod spodem zamykam, pieczętuję i nikt ani nic nie może się wydostać z tego miejsca. Tylko Mirka jako czyste istnienie, czyste, całkowicie czyste, na wszystkich poziomach całego swego istnienia i poza. Podaj rękę, żeby wyszła. Wyszła. Dobrze, ja teraz doprowadzę do Mirki jej własną energię, białe światło i energię srebrzystą, czyli życiową. Wzmacniam te dwie energie jeszcze biliardkrotnie, robię splot takiej nici DNA, one wchodzą przez czakrę korony do jej wnętrza i robią reset na wszystkich poziomach umysłów, zmysłów, ciał i wszystkich poziomów całego istnienia wewnątrz, na zewnątrz i poza. Mirka rośnie, staje się coraz większa, jest teraz 10 razy większa i potężniejsza. Robię pełny reset tą energią i jest absolutną ciszą i spokojem. Podłączam do Matki Ziemi i cały czas ta energia przepływa, oczyszcza, uspokaja, wycisza. Mirko, co mamy zrobić z tymi brudami wszystkimi, które żeśmy odłączyli od ciebie z całej przestrzeni? Dać do słoneczka spalić? Tak, jak najbardziej. Dobrze, na mocy wolnej woli twojej biorę teraz tą klatkę, zanoszę do słoneczka. Słoneczko to spala wszystko, to nie istnieje, nigdy nie będzie i nigdy nie istniało. A ty jesteś całkowicie wolna od tego na całej przestrzeni. Dobrze, Kasiu, teraz przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości Mirki
i idź poziom po poziomie, wszystko sprawdzaj, naprawiaj, wiesz, co masz robić, tak? No, już się zatrzymała. Dobrze, no to idź i rób. Mirko, dajesz Kasi wolną wolę do naprawy wszystkiego i uzupełnienia? Tak. Dobrze, Kasiu, masz wszystko, co potrzebne, masz glejt, ruszaj i wszystko naprawiaj perfekcyjnie, żeby było. Dobrze. Dobrze. Mirko, a teraz my będziemy tutaj bawili się. Ja teraz przenoszę całą twoją świadomość na pierwsze oko. To jest to miejsce na czole, gdzie hinduski malują sobie kropkę. Teraz zwróć tam całą swoją uwagę, a ja tam przenoszę całą twoją świadomość. I teraz ja tam swoim palcem energetycznym dotykam ciebie tam w to miejsce na czole. Czujesz to miejsce? Tak. Dobrze, ja teraz wzmacniam to odczucie jeszcze bardziej, teraz bardzo wyraźnie to czujesz. Ja teraz policzę do 10, ale jak doliczę do 6, twoje pierwsze oko się aktywuje i otworzy się całkowicie. Ale jak policzę 7, 8, 9, 10, zaśniesz, opuścisz ciało i staniesz się czystą świadomością. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 i śpisz. Ja teraz przenoszę cię, Mirko, na łąkę. Na łąkę taką pełną kwiatów, całe dywany, kobierce, różnokolorowych kwiatów. I ty stoisz na samym środku tej łąki. Środek lata, samo południe. Czujesz zapach kwiatów, zapach czystego, świeżego powietrza, tej pięknej przestrzeni. Dookoła ciebie właśnie te kwiaty, natura, nad tobą niebo i słoneczko. Teraz odwracasz się o 180 stopni, przed tobą stoi taka okrągła wieża i naprzeciwko niej są drzwi otwarte do jej wnętrza. I ty przez te drzwi otwarte widzisz schody zabiegowe, takie kręcące się w kółko. Ja za chwilę zacznę liczyć od 1 do 10. I dopiero jak powiem 1, to ty wyobraźni wskoczysz do środka i będziesz biegła po tych schodach na samą górę. Musisz biegnąć bardzo szybko, ile tchu, ile sił, dlatego że jak ja doliczę do 10, ty musisz być na samej górze, a to jest bardzo wysoko. I ja doliczę do 10 i ty będziesz na samej górze, ja ci wydam polecenie, a ty go wykonasz. Wykonasz go? Tak. Dobrze, więc ruszaj. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podbiegasz do okna, wyskakujesz i lecisz jak ptaszek. Robisz takie koło, odwracasz się, patrzysz się na tą wieżę i powiedz mi, z czego zbudowana jest ta wieża? Cegła, kamień czy coś innego? Białe, jak cegła, granit. To z białego czegoś jest? Tak. Dobrze, podlatujesz teraz do tego i gołymi rękami dotykasz, gładzisz po tym. Powiedz, czy to jest gładkie, szorstkie, jakie to jest w dotyku? Piaskowe. Dobrze. Słuchaj, teraz tak jak pająki chodzą. Normalnie po tej ścianie idziesz na samą górę, wchodzisz na dach. Powiedz, jakiego kształtu jest dach, jak wygląda, jak jest zbudowany. Okrągłe, świecące. Dobrze, usiądź sobie teraz na tym dachu, rozejrzyj się dookoła po całej okolicy i powiedz mi, czy są chmurki jakieś na niebie. Są. Dobrze, a po której stronie ciebie słoneczko? Po prawej. Popatrz tak mu prosto w buzię i powiedz mu, jak buzię w twarz, powiedz na głos, kocham cię słoneczko. Kocham cię słoneczko. I co ono odpowiedziało? Że też mnie kocha. Pięknie. Posłuchaj, Mirko, ja policzę do 3, zgaśnie słoneczko i zrobi się noc. 1, 2, 3. I jest noc. Powiedz mi, jakiego koloru jest niebo? Czarne, grafitowe, szare, jakie ono jest kolor? Grafitowe. Grafitowe. A powiedz mi, jak dużo gwiazd jest? Bardzo dużo. Widziałaś kiedykolwiek tyle gwiazd? Nie. Pierwszy raz widzisz? Dobrze, słuchaj, to teraz zabawimy się coś takiego, że ja przełączam cię i widzisz w 3D. Powiedz, co się zmieniło teraz na niebie? Że jeszcze więcej, jeszcze bliżej. Dobrze. Chcesz zwiedzić troszkę kosmos, tak sobie polatać?
Mogę. No super, pewnie, że bawić się trzeba, jak tylko jest okazja. Dobrze, teraz unosisz się do góry i lecisz teraz w tym kosmosie, bo po prostu zwiedzasz sobie kosmos. Lecisz, widzisz gwiazdy, planety, mgławice, całe układy słoneczne. Widzisz wszystko to w kosmosie, co znasz, co wiesz, co uczyłaś się, ale też widzisz rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałaś. I powiedz mi, co zwraca twoją uwagę takie, czego nigdy w życiu nie widziałaś? Gęstość. Ilość tego wszystkiego. Czyli nigdy w życiu jakby nie widziałaś i nie wiedziałaś o tym, że tego jest tak dużo? Mhm. Ciekawe to jest, nie? Że patrzymy na niebo, to widzimy tylko fragment jakiejś tam niewielkiej ilości. Nawet jak nam pokazują te teleskopy, gdzie pokazują dużo, to i tak nie jest to tak dużo, gdy sama teraz widzisz. Mhm. Dokładnie. Dobrze. Słuchaj, teraz jak tak sobie lecisz, powiedz, jakie to uczucie tak sobie lecieć po kosmosie i tak go zwiedzać jak turysta? Trochę przerażające, że to jest taka przestrzeń, tyle tego wszystkiego. Ale co cię tu przeraża? Ogrom. A powiedz mi, czy jest tu spokój, czy jest tu cisza, czy jest tu ład, porządek? Jest ład. Czyli jedynie co tutaj jest, to jest takie jakby ten bezkres. Tak. Taki jest trochę dziwny, tak? Mhm. Ale specjalnie ci chyba za bardzo nie przeszkadza. Nie, tylko ja ci tak teraz, po prostu ciężko się znaleźć. Ja rozumiem. Ja ci teraz powiem, w czym jest cała rzecz. Chodzi o to, że ciebie tak naprawdę troszeczkę przeraża to, że ty jesteś w bezkresie i jakbyś bała się, jak wrócisz z powrotem. Rozumiesz? Czyli coś takiego, że ty się dobrze czujesz tam, gdzie ty znasz te miejsca. Tak. Dokładnie. Taki lęk jakby wysokości tak, wszystkiego. Tak. Ale ja cię chcę z tego wyleczyć, bo właśnie po to tu jesteśmy. I teraz chcę ci coś powiedzieć takiego bardzo fajnego. Jeżeli jesteś w takim miejscu, jak to, i rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, w którą stronę do domu jest. Na dół. Na dół. Czyli mówisz na dół, ale tak naprawdę to nie znasz drogi powrotnej. No nie bardzo. Dobrze. I o to mi chodziło. I ja ci teraz chcę dać ci rozwiązanie, super rozwiązanie, że zawsze, gdy znajdziesz się w miejscu, z którego jakby nie będziesz wiedziała, jaka jest droga powrotu, to tylko dlatego, że ty nie wiesz pewnego triku, to tylko dlatego czujesz się tak troszkę zagubiona. Wyobraź sobie, że najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest, bawisz się, zwiedzasz, tutaj chodzisz, sobie, gdzie chcesz, zaglądać, gdzie chcesz i w pewnym momencie wystarczy, że pomyślisz, że chcesz wrócić na przykład na ziemię, na tą łąkę i wrócisz. I teraz chciałbym, żebyś pomyślała sobie, że chcesz wrócić na łąkę w to samo miejsce, z którego wystartowałaś. Pomyśl tak. Już pomyślałam, już jestem. Rozumiesz teraz? Tak. Twój strach i lęk był spowodowany tylko tym, że nie wiedziałaś, jak wrócić. Ale teraz już wiesz. Czyli używasz własnego umysłu, ale swojego umysłu. Nie tego umysłu, który tutaj tobą zarządza na ziemi, bo ten umysł trochę jest zdradliwy. Ale ty, jako ty, i twoja intencja jest tu bardzo ważna, dlatego że wystarczy, że pomyślisz i od razu wracasz. Czyli ty sam możesz kosmos zwiedzać, ty możesz pójść na granice wszechświata, ty możesz przekroczyć poziomy, ty możesz przekroczyć granice wyobrażeń. Tak daleko możesz być, że to jest nie do wyobrażenia. Musiałabyś mieć ze 100 miliardów lat z prędkością światła, żeby wrócić. No tak. Tak by mogło być, ale ty masz coś, co jest jeszcze szybsze. Myśl. Wystarczy, że pomyślisz i od razu jesteś. Rozumiesz? Mm-hmm. Teraz chcę, żebyś ty to jakby tak bardziej doświadczyła, żebyś ty się już więcej nigdy nie bała takiego czegoś. Bo my się tylko wtedy boimy, gdy nie rozumiemy. Teraz chciałbym, żebyś stojąc na tej łące pomyślała sobie o tym, że chcesz się przenieść na tak zwane krańce wszechświata. Pomyśl sobie tak. I gdzie jesteś, powiedz?
taka przestrzeń, pusto. Jak myślisz, jak daleko jesteś od tej łąki? Wydaje mi się, że bardzo daleko. Dokładnie, dobrze ci się wydaje. I teraz popatrz, ile ci to zajęło? Ułamek sekundy? Rozumiesz teraz? Więc skoro masz tak potężne narzędzie, jak swoją wolną wolę, swój umysł, swoją intencję, to powiedz mi, czy może cokolwiek się wydarzyć wbrew tobie? Nie. To powiedz mi, dlaczego się wbrew tobie wydarza tyle złego i niekorzystnego dla ciebie? Dlaczego? Nie wiem. Dlatego, że ja ci powiem, bo nie korzystasz z tego. Nie korzystasz z własnej mocy. Rozumiesz? Teraz, gdy z niej korzystasz, bo ja cię pokazuję, to się dzieje, tak? Przerzuca cię tam, gdzie chcesz. Ale gdy ty w realu żyjesz, z tego nie korzystasz, no to się nie dzieje. Dzieje się tak, jak chce twój umysł, jak chce, nie wiem, ktoś coś, ale nie ty. Rozumiesz? Nie będziemy nazywali tego, kto tobą rządzi, bo to nie ma znaczenia. W każdym bądź razie na pewno ty sobą nie rządziłaś. Ale teraz już wiesz, na czym to polega. Ja bym chciał, żebyś teraz się poprzenosiła tam, gdzie chcesz. Żebyś się pobawiła na full i skorzystała z takiej zabawy, żeby doświadczyć bardziej swojej mocy, żeby ją zaakceptować i zacząć z niej korzystać, zacząć się nią bawić. Rozumiesz? No to zaczynamy zabawę. Gdzie byś się chciała teraz znaleźć? Znaczy, ja mam zawsze strach przed wodą, paniczny. Chciałabym w ocean gdzieś po prostu się przenieść. Dobrze, i gdzie jesteś? Gdzie jestem? Na falach. Na falach jesteś. Dobrze. Jak się czujesz na tych falach? No trochę jestem zdenerwowana. Dobrze. To teraz użyj własnego umysłu i wyrzuć te wszystkie lęki, zdenerwowania. Oczyść się. Uwolnij, bo masz potężną moc. I co się dzieje? No, że zaczynam się kłaść na te fale. Rozumiesz teraz, jak to działa? Chodzi o to, że wszystko od ciebie zależy. Dobrze, rozkaż tej wodzie, żeby się uspokoiła, żeby tafla zrobiła się równiutka jak tafla szyby. Jest tak? No już, tak. Popatrz, jakie to wszystko jest proste. Proste? Proste. Dlaczego tego nie robisz? W życiu. Dlaczego nie robiłeś? No, znaczy nie wiedziałam. Dobrze. Bardzo ładnie odpowiedziałaś. Właśnie nie wiedziałaś. Widzisz, co niewiedza robi? Właśnie dlatego uczę cię tego i będę cię uczył tu wiele, wiele różnych rzeczy po to, żebyś wreszcie zaczęła sama stanowić o sobie. Rozumiesz? Teraz, w tej chwili, ja przenoszę ciebie na najwyższą górę świata. Ta najwyższa góra świata wystaje z chmur. Jest nad chmurami. Dookoła są chmury i ty stoisz na najwyższej górze świata, na szczycie. I tu jest taka mała powierzchnia, równiutka jak na stole. Wielkości stołu. Ty stoisz i dookoła ciebie są chmury, nad tobą niebo i słoneczko. Powiedz mi, jak wygląda niebo tutaj? Czy jest tak samo jak z ziemi na niego patrzysz, czy tu wygląda inaczej? Jakby ciemniejsze. Ciemniejsze niebieskie jest takie, tak? Tak, to jest prawda. Chodzi o to, że im wyżej, tym jest czystsza ta przestrzeń. Jest bardziej taka właśnie intensywna. A im niżej, no to para wodna, chmurki rozjaśniają. Dobrze. Słuchaj, ponieważ stoisz na tej najwyższej górze świata, to tutaj są wieczne śniegi. Weź poruszaj tak prawą nogą i powiedz, czy ten śnieg jest sypki, czy on jest zbrylony, twardy, jaki on jest? Sypki. Dobrze. W takim razie teraz, Mirko, tutaj są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że zrywają z ciebie ubranie i zamieniają go w pył. Teraz zrywają z ciebie skórę, wnętrzności, wszystkie ciała twoje, mięśnie,
Wszystko dokładnie zrywa wszystkie zmysły, wszystkie umysły twoje porywa na wszystkich poziomach. Dokładnie wszystko z ciebie porywa i zamienia w pył, tylko ty stoisz tu jako szkielet. Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie czy jakoś inaczej? Śmiesznie, jak w laboratorium. A widziałaś siebie kiedykolwiek jako szkielet? Nie. Nie, to powstać troszkę teraz i tak poruszaj się i powiedz, jak to wygląda. No śmiesznie, jakby szczelały te kości. Dobra, w takim razie teraz ten wiatr jeszcze porywa twoje kości i też zamienia je w pył. Dokładnie wszystko to, co ciebie tworzyło, całe twoje istnienie, twoją duszę, twoje ciała, twoje zmysły, umysły, wszystko, wszystko porywa to, co było nabyte. Tylko ty tam zostajesz jako czysta świadomość, bez żadnych programów, bez niczego, a resztę wszystko z ciebie te wiatry zabierają, robią taką chmurę pyłu. Powiedz mi, jaka ta chmura jest? Duża, mała, jasna, czarna? Duża, ciemna. Dobrze. Teraz widzisz, jak w nią uderza potężny piorun. Uderza i wszystko spala na wszystkich poziomach całego twojego istnienia. Wszystko z twojego istnienia i spoza. Na wszystkich poziomach. Wszystko, wszystko. Programy, klątwy, byty, umowy, pieczęcie, jakieś zobowiązania, przyrzeczenia. No dokładnie wszystko, o czym wiesz, nie wiesz, a nawet o tym, o czym miałaś się nigdy dowiedzieć, dokładnie spala wszystko i tego nie ma, a ty jesteś od tego wolna na zawsze. Powiedz mi, jak się czujesz teraz? Lżej. A jak wyglądasz? Jak przezroczyste światło. Dobrze. Powiedz mi, czy ty żyjesz, czy nie? Żyję. A ty, jakbyś cię miała teraz nazwać, to jak byś się nazwała, że jesteś jako kto? Nie wiem, jakby tak to pulsuje. Dobrze. Bicie serca. Czy możesz powiedzieć, że ty jesteś Mirka, czy nie? Nie. To jeżeli nie jesteś Mirką, to kim jesteś? Albo czym? Pulsującym. Nie wiem, nie potrafię określić. Dobrze. Mi chodzi o to, że ty teraz poznajesz samą siebie, to swoje istnienie, tą swoją istotę. Kim jesteś, to ty teraz poznajesz. To, co tam widzisz jako siebie, to ty jesteś prawdą, a reszta wszystko, co było wcześniej, co tworzyło twój wygląd, to była iluzja. Dlatego ja wszystko spaliłem, zniszczyłem, ale ciebie nie zniszczyłem, mimo że powiedziałem dusza, istnienie. Ja powiedziałem wszystko. Rozumiesz, co chodzi? Co się wydarzyło? Mm-hmm. Czyli tak. Wszystko to, co było iluzją, zostało spalone, zniszczone i tego nie ma. To jest bezpowrotnie. Cieszę się, że się tego pozbyłaś? Tak. Ja też się cieszę. Teraz zrobimy jeszcze coś takiego, że chcę ci pokazać, bo nasłuchałaś się jak wielu ludzi o iluzji, ale chcę ci pokazać, że bardziej to, mocniej, żebyś tak jakby nie miała do tego wątpliwości. Ja za chwilę policzę do trzech i zniknie cała iluzja dookoła ciebie i jeżeli ty jesteś, to też znikniesz jako iluzja. Wszystko zniknie, co jest iluzją, bo zostanie tylko prawda. Jeden, dwa, trzy. Powiedz mi, co widzisz? Cisza. Jak się to czujesz? Dobrze. Światło, ale tak jakby z punktu bije. Czyli co? Chmury zniknęły, niebo zniknęło, słoneczko, góra zniknęła. Wszystko zniknęło? Mhm. To wszystko była iluzja? No być może. No tak, jak ja powiedziałem, że ma zniknąć iluzja, a to zniknęło, to znaczy, że wszystko jest iluzją. Jeżeli wszystko jest iluzją, powiedz mi, co jest prawdą? Nie wiem, co jest prawdą. To powiedz mi, co zostało. Jeżeli coś było, ja powiedziałem, iluzja znika, iluzja zniknęła i powiedz, co zostało. Nie wiem, jakby taki pulsujący punkt, z którego idą koła.
Zapytaj się tego punktu, kim jesteś. Kim jesteś? Co odpowiedział? Światłem. Zapytaj się tego czegoś, a kim ja jestem, to znaczy ty. A kim ja jestem? Nicością? Zapytaj się tego światła, po co tak naprawdę jesteś światło? A po co jesteś światło? Żeby biło. Żeby co? Biło. Kogo biło? Znaczy tak jakby świeciło, o to chodzi. Dobrze, świeciło. Światło, a po co ty masz świecić, jeżeli ty właściwie nie jesteś potrzebny? Do czego ty jesteś potrzebny? Komu ty masz świecić? Czemu? Czy tobie jest potrzebne to światło, Mirko, jak tutaj jesteś? Czy ono ci może troszkę przeszkadza? Potrzebuję ciszy. I to światło trochę zakłóca ci ciszę? Mhm. A widzisz. No to dobrze. Chcesz się go pozbyć? Tak, że chcę do ciszy. Dobrze. W takim razie ja teraz chwytam to światło, zanoszę do słoneczka. Słoneczko go zjada, spala, ono nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i wszystko znika. Rozejrzyj się teraz dookoła i powiedz, co teraz widzisz. Ciszę, przestrzeń. Jaki to jest kolor? Szary, nie wiem. Niekolorowy, nie potrafię nazwać koloru. Bardzo dobrze. Powiedz mi, czy czujesz, że coś cię ogranicza, czy tu jest jakiś bezkres tego czegoś, mimo że nie widzisz granic tego? Bezkres. Bezkres. Dobrze. A teraz tak, czy czujesz się tu spokojna, taka zadowolona? Spokojna, chociaż tak trochę zagubiona, jakby spokojnie. Nie wiem, o co chodzi. Ten sam problem jest, że jesteś zagubiona. Pamiętasz, byłaś w kosmosie zagubiona, dałem ci wskazówki, jak sobie radzić z zagubieniem, ale spokojnie. Teraz mi powiedz jeszcze jedną rzecz. Jak jesteś tutaj w tym stanie, co myślisz o życiu? Tym teraz swoim, co tak przeżyłaś od dzieciństwa do chwili obecnej. W tym miejscu, co myślisz o swoim życiu? Taka fikcja. Dobre sobie. Ty teraz mówisz taka fikcja, ale jak żyłaś tam i to wszystko przechodziłaś, to nie była fikcja, ty to czułaś. Nie, to czułaś, był koszmar. Na każdym milimetrze swego ciała, tą fikcję. Już teraz tak. Rozumiesz, o co chodzi. Im bardziej się utożsamiasz z iluzją, tym bardziej ją czujesz. Im bardziej podchodzisz do niej na luzie, ona na tobie nie ma żadnej mocy. Nie odczuwasz ją, nie przeżywasz ją. Ona nie ma na ciebie takiego destrukcyjnego wpływu. Im bardziej się utożsamiasz z iluzją, tym ona bardziej jest dla ciebie taka odczuwalna na wszystkich poziomach. I to jest głównym powodem tego, że cierpimy na ziemi. Za bardzo poważnie podchodzimy do tej zabawy. Powiedz mi, czy pierwszy raz w życiu popatrzyłaś na to swoje życie tak na luzie? No w jakiś sposób tak. Jakby jeszcze nie mogę powiedzieć, że to jest taki pełny luz, ale zaczynam mieć dystans do tego. O, bardzo dobrze. Właśnie chodzi mi o to, żebyś zaczęła to odczuwać, zaczęła rozumieć to, że to wszystko było potrzebne po coś, ale to nie znaczy, że ono musi trwać wiecznie. Po prostu było, przeżyłaś to, zrozumiałaś i musisz wrzucić na luz. Na luz. Nie przejmować się niczym. Nie zbawisz ani siebie, ani nikogo. Dlaczego? Bo nie ma nikogo, ani nie ma ciebie. Ty jesteś istnieniem. Powiedz mi, jako istnienie, to, które teraz tu jesteś, czy tobie jest coś potrzebne? Nie. Widzisz, masz odpowiedź. Skoro jako istnienie nic ci nie jest potrzebne, no to po jaką cholerę się zażynać i wymyślać sobie jakieś pierdoły, utożsamiać się z nimi, cierpieć, męczyć się?
Rozumiesz? Tu chodzi o to, żeby podchodzić do tego zabawowo. Tak jak podchodzą do tego aktorzy, którzy grają sztukę teatralną. Wszyscy grają. Są ci, którzy zdradzają, ci, którzy są zdradzani, ci, którzy mordują, ci, którzy ich karmią, żywią, którzy im grają w czasie tej imprezy na jakichś instrumentach, żeby się dobrze bawili. Cała sztuka się odbywa. Potem na końcu jest morderstwo, zdrada, jest wszystko. Zamyka się kurtyna i po sztuce wszyscy idą jeść, pić i się bawić. Dalej idą się bawić. Nawet ten, co został zabity, zdradzony i sponiewierany. Tylko ludzie, którzy byli widzami, odchodzą do domu i jeszcze długo, długo rozmawiają o tej sztuce, ale aktorzy już nie rozmawiają, bo oni wiedzą, że to jest sztuka, którą będą grali jeszcze jutro, pojutrze, pozajutrze, albo jeszcze i nie wiadomo kiedy. Rozumiesz teraz? Chodzi o to, że tu chodzi o ten punkt. Punkt siedzenia, punkt widzenia, punkt rozumienia. Najważniejsze, żeby to zrozumieć, że w tym wszystkim, w czym bierzesz udział, to jest tylko sztuka teatralna, którą odgrywasz. I jeżeli utożsamiasz się z nią, no to mimo, że kurtyna się zamyka, dalej płaczesz, dalej w kącie siedzisz. Ale jeżeli ty wiesz, że był jakiś akt, zakończył się, to się zakończył, koniec. Wybierasz inny scenariusz, innej sztuki. Rozumiesz? Nie pasuje ci ten, wybierz tamten. Nie pasuje ci tamten, wybierz jeszcze inny. Najważniejsze, żebyś się dobrze bawiła. Tak się bawiła, jak ty chcesz, a nie jak ktoś. Chodzi o to, żebyś nie była narzędziem w cudzych rękach, tylko we własnych. Czyli robisz to, co ty chcesz, zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z własnym wnętrzem. Rozumiesz? Żebyś nie czuła się zniewolona wewnątrz siebie. Choćby nawet tylko z tego powodu, że ktoś mówi, nie rób tego, Mirko, zrób tak, zrób tak. I ty czujesz wewnątrz, że to nie gra. Ty nie rozumiesz tego, ale nie gra to. A jednak to robisz, żeby komuś nie było przykro, żeby ktoś był zadowolony, a nie patrzysz, co tam w środku się u ciebie dzieje. Tam w środku ciebie jest ważne, a nie na zewnątrz. Rozumiesz? Bo na zewnątrz nie ma nic. To jest tylko iluzja wyobrażeń, którą dzisiaj poznałaś. Pokazuje się, znika. Ja ci pokażę jeszcze większą moc twojej kreacji, bo jesteś Bogiem. Jesteś normalnie Bogiem, kreatorem. I możesz tworzyć, co chcesz. I niszczyć, co chcesz. Dlatego, że to jest iluzja. Nie ma tutaj tworzenia i niszczenia. Rozumiesz? Ty możesz zabić miliardy ludzi. Istot jakiś. Nikogo nie zabijasz. Możesz ich wszystkich uszczęśliwić i nikogo z nich nie uszczęśliwiać. To jest tylko kreacja twoja. I teraz patrz. Znowu stoisz na tej wysokiej górze, dookoła ciebie są chmury, niebo i słoneczko. Powiedz, czy te chmury są takie jak bałwanki kłębiaste, czy one są jakieś szare, siwe, jakie one są? Jasne. Jasne. Przepływają. Powiedz mi, czy one tak wyglądają, jak leciałaś samolotem, to też tak przez okno widziałaś, one też tak wyglądały, czy podobnie? Ja mówię, że jaśniejsze. Teraz ja bym chciał, żebyś się pobawiła na full w tą iluzję, o której ja mówię. Żebyś zrozumiała, że tworzysz nie tylko wszystko przed sobą, ale i siebie tworzysz. I żebyś to sprawdziła, to chcę, żebyś się teraz tak dobrze pobawiła. Ta zabawa da ci takie przekonanie, taką pewność. Nie wiarę, pewność. Wiary miałaś przez całe życie w brud. Nic ci nie dała. Ja chcę, żebyś teraz miała wiedzę, przekonanie, że to jest pewne, co jest. I teraz patrzysz się na te chmury i pomyśl sobie, co byś chciała, żeby na tych chmurach stało. Pomyśl, co chcesz i powiedz, czy to stoi. Kwiaty stoją. Jakiego koloru te kwiaty są? Czerwone tulipany. To znaczy, że lubisz czerwone tulipany? Widzisz? Popatrz, powiedziałaś kwiaty, pojawiły się czerwone tulipany, a za chwileczkę dopiero skojarzyłaś, że takie właśnie lubisz. Kto wybrał ci te kwiaty i właśnie takie ci postawił na tych chmurach, skoro ty wypuściłaś intencję kwiaty? Czyli twoje ja wiedziało o tych tulipanach,
i jakby ci pomogło w tym, tak? Jak to rozumiesz? Tak. Czyli widzisz na tych głębszych twoich poziomach, głębszych, wyższych, jakby wszystko jest wiadome. A im niżej schodzisz do tak zwanego życia, to wtedy jakby zapominasz o tym, co ty możesz. Rozumiesz teraz? Mhm. Właśnie to jest bardzo ważne. Teraz popatrz. Ja teraz na tych chmurach robię las. Jaki to las jest? Iglasty, czy to jest las liściasty, jaki on jest? Iglasty. Dokładnie zrobiłem iglasty. Poważnie, zrobiłem iglasty i dlatego zapytałem, jaki to jest. Dobrze. A powiedz mi w tym lesie, co jest dziwnego, że on jest i jaki on jest? Gęsty bardzo. Dobrze. Co jeszcze widzisz? Taki ściśnięty koło siebie drzewa. Dobrze. A teraz ja go rozluźniam i jest luźny, jest prześwit. Widzisz, jak chodzą między tymi drzewami zwierzęta, latają ptaki. Mhm. Teraz ten las rośnie. Bardzo szybko rośnie, coraz większy, coraz większy, coraz większy się staje. Teraz zaczyna być coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy i znika i go nie ma. Fajna zabawa? Mhm. Chodzi o to, że ja się tym bawię, bawię dla ciebie, bo mi już się bawić nawet nie chcę, wiesz? Ale bawię się to dla ciebie i chcę, żebyś ty się bawiła tylko po to, żebyś to zrozumiała. Zrozumiała, że to wszystko jest tylko zabawą. Nie ma żadnych ograniczeń. Żadnych absolutnie. Rozumiesz? Mhm. Dobrze. Teraz unosisz się lekko do góry i teraz zaczynasz lecieć jak ptaszek i zaczynasz lecieć coraz niżej, zbliżasz się do chmur, teraz wchodzisz w chmury, dookoła ciebie pełno mgły, taka mgła bialutka, a teraz wylatujesz już z tych chmur i chmury są nad tobą, a ty widzisz całą ziemię z góry. Widzisz lasy, łąki, miasta, wioski, drogi i tak sobie lecisz i tak się przyglądasz wszystkiemu z góry. Powiedz mi, jakie to uczucie tak sobie lecieć i to wszystko oglądać? Taka wolność. Czułaś się tak kiedyś, czy pierwszy raz się tak czujesz? Pierwszy raz. Dobrze. Lecisz sobie i przyglądaj. Powiedz mi, jak tak sobie lecisz. Teraz jesteś na wysokości, powiedzmy, 100 metrów nad ziemią. To powiedz z tej wysokości 100 metrów, jak patrzysz na te łąki, lasy, drogi, wioski. To jest takie normalnie, widzisz, jak normalnie jest, czy to jest jakoś inaczej? Normalnie widzę, tak jak z samolotu. Jak myślisz, jest to prawda, co widzisz, czy to jest jakaś iluzja? Nie wiem teraz już. No właśnie, muszę ci troszeczkę namieszać, bo tak lecisz, tak mówisz normalnie, fajnie. Jak ja się pytam, czy to jest fikcja, czy to jest prawda, popatrz, już zaczynasz mieć wątpliwości. Patrz, jak łatwo tobą manipulować, jak łatwo ci zburzyć twoją prawdę. Rozumiesz? Uh-huh. Chodzi o to, że jeżeli ty nie będziesz stabilna, nie będziesz wierzyła samej sobie, jeżeli ty samą siebie podważysz, to tą wolność, którą teraz powolutku uzyskujesz, krok po kroku, pierwszy raz w życiu doświadczasz tego tak naprawdę i jeżeli ty to wszystko zniweczysz, to ty z tego nie będziesz korzystała dalej, wrócisz do nocnika. Czy ty chcesz dalej wracać do tego życia takiego, jakie ono tam na dole czeka na ciebie, czy nie chcesz? No nie bardzo, no nie chcę. Jak nie chcesz, to zacznij wreszcie sprawdzać na wszystkie sposoby tego, że tu jesteś, że lecisz, że to widzisz. Przekonaj samą siebie po to, żebyś nigdy nie miała wątpliwości, ale to przenigdy. To jest bardzo ważne. Rozumiesz? Wielu ludzi, którzy tego doświadcza, mówi na 100%, wiem, że jestem, wszystko, tak mnie zapewniają. Potem ich wybudzam i mówię, no i co myślisz? Ja, wiesz, chyba mi się wydawało, ja nie wiem, czy ja tam byłem.
Rozumiesz? Zaczynają podważać ciebie. To trwa niekiedy 2-3 minuty po sesji. Już zaczynają się podważać. Więc jak mają dalej bawić się? Jak mają uzyskać wolność, skoro 2-3 minuty po sesji już się podważają? Już dają się omotać swojemu umysłowi, swoim programom, swoim paszkwilom i tym innym. Rozumiesz? Dlatego teraz jesteś po tej drugiej stronie. Teraz masz możliwość. Ale jak wrócisz do ciała, programy mogą ci zaszkodzić. Żeby ci nie zaszkodziły, musisz stać się mocna, pewna siebie. Pełna wiary w samą siebie. Własnej wiary w samą siebie. Taka wiara jest ważna, gdzie ty wierzysz w siebie, że jesteś mocarzem, że jesteś Bogiem, kreatorem, że od ciebie wszystko zależy, wszystko to iluzja i pierdoły. I wtedy co by przed tobą nie stanęło, powiesz, ty jesteś tylko iluzją, ciebie nie ma. I on znika. Problem znika momentalnie. To jest prawda, co mówię. Dobrze. W takim razie teraz lecisz sobie, lecisz i teraz zbliżasz się do wielkiego miasta. Wielkie miasto, nowoczesna metropolia. Lecisz teraz nad ulicą między budynkami. Po lewej, po prawej stronie są wieżowce, drapacze chmur. Po prostu wszystko za szkłem. I za szkłem po lewej, po prawej stronie widzisz, jak ludzie pracują w fabrykach, w zakładach, w biurach, ale widzisz też i mieszkania prywatne, jak sobie żyją, chodzą, przemieszczają się, widzisz w restauracjach, jak siedzą, widzisz, co tam robią, tak jak normalne życie, a pod spodem widzisz ulicę, jeżdżą samochody, chodzą ludzie po chodnikach, kręcą się we wszystkie strony. Jak tak patrzysz na to wszystko, to powiedz mi, ci ludzie żyją czy nie? Mam wrażenie, że to jakby film to był. Tak, tak. Ci ludzie tak się zachowują, jakby oni odgrywali swoją rolę. Tak, ja jak na nich patrzę, to mi się wydaje, że oni są, ja wiem, jak jakieś zabawki, jak jakieś maszynki, jakieś roboty. Tak wszystko to chodzi, robi coś. Jak patrząc, to nie widzę tam jakiegoś celu w tym. To widzę, że to się rusza. Ale jakby to nie żyło, jakby to nie myślało, jakby takie zombie małe, no nie wiem, no. Jak ty myślisz o tym? Jak to z twojego punktu wygląda? Znaczy mi to pasuje, że to takie jest, taki chaos. To ja nieraz też jak idę i tak widzę, jakby ludzie biegną, robią i to jest wszystko takie, jak to mówią, no bez sensu. Ale wiesz, kiedy to tylko widzisz, jak na ułamek sekundy odzyskasz świadomość i popatrzysz na tych ludzi na ulicy, wszędzie, jak oni latają, chodzą, jak oni są zaaferowani tą swoją sztuką, którą odgrywają. I wtedy dopiero gdy stajesz z boku, patrzysz na ten cały motłoch, na to wszystko, co się rusza, to tak patrzysz przez chwilę i myślisz, kurczę, ja też taka jestem, ja też w tym biorę udział, jestem taka nieświadoma, zakręcona, zapędzona, taka latająca. Niekiedy jak patrzę na ludzi właśnie w miastach gdzieś większych, ale tu w Polsce szczególnie, to właśnie to wszystko tak lata, biega, tak przemieszcza się, takie nerwowe niektóre te ruchy są, takie to wszystko, jakby się śpieszyli, żeby jak najszybciej, nie wiem co. No dobrze. Oni ciebie widzą czy nie? Pomachaj im ręką. Nie widzą mnie. Czyli z ich świadomością to są jeszcze w lesie, tak? Dobrze. W takim razie ty wylatujesz z tego miasta i lecisz w stronę teraz oceanu. Widzisz daleko na horyzoncie ocean, wielki ocean. Lecisz w jego stronę, dolatujesz, lądujesz na plaży. Przy tym oceanie, pięknej, słonecznej plaży, jest samo południe, środek lata, jest bardzo ciepło, jest po prostu przepięknie. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy byłaś już na tej plaży, czy jesteś pierwszy raz? Pierwszy raz. Pierwszy raz. Podoba ci się tutaj? Tak. Dobrze. Mirko, tutaj jest tak ciepło, jest tak gorąco, że piasek plaży nagrzanej jest do metra i ty teraz zakopujesz się w ten piasek. Wchodzisz w ten piasek otula cię ze wszystkich stron. Ty czujesz jego ciepło, taką miłość. Czujesz się tutaj bardzo bezpieczna, kochana. Czułaś się już tak kiedyś, jak teraz, czy pierwszy raz?
Pierwszy raz. Pierwszy raz, dobrze. Teraz Matka Ziemia macie w swoich objęciach i jako następny żywioł zabiera z ciebie wszystko to, co powstało w związku z życiami na wszystkich poziomach. To wszystko, co z nią powstało, ona zabiera z ciebie, zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś wolna na wszystkich poziomach całego istnienia. Teraz wychodzisz z tego piaseczku, znowu stoisz na tej plaży, w promieniach słoneczka, czystej, pięknej przestrzeni. Powiedz mi, co poczułaś, co ziemia jako żywioł zabrała z ciebie? Jakby wszystko, co przeszkadzało, taka lekkość. Cieszysz się z tego, że jesteś wolna od tego? Dobrze. W takim razie teraz stoisz sobie tutaj, na tej plaży. Po której stronie ciebie, słoneczko? Po prawej. Jeszcze raz popatrz mu tak prosto w twarz i na głos powiedz, kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Co odpowiedziało? Że mnie też kocha. Dobrze. Słoneczko wysyła do ciebie teraz takie promienie. Potężnej mocy promienie. Biliard krotnie o większej mocy niż najmocniejsze lasery świata. Wysyłaj to promienie mocne, dochodzą do ciebie, otulają ciebie całe twoje istnienie. Razem z poza. Wszystko otula dookoła, wchłaniają cię do środka i wszystko spalają na wszystkich poziomach całego tego istnienia. I te promienie zabierają wszystko to, co powstało w związku z światłem, słońcem, z tym żywiołem. Wszystko zostaje zabrane do centralnego słoneczka, tam ostatecznie zostaje spalone, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś wolny od tego, jak powiedziałem, na wszystkich poziomach. Powiedz mi, co poczułaś? Co tutaj ten żywioł od ciebie zabrał? Nie wiem, jakby tak wciągnął ze mnie coś. Jak cię teraz czujesz po tym oczyszczeniu? Jeszcze lżej. Jakieś futra pozdejmowała. Dobrze, dobrze. Teraz stoisz twarzą do oceanu. Powiedz mi, czy są jakieś chmurki na niebie? Nie, jest słonecznie. Dobrze. Powiedz mi, czy jest jakaś fala na wodzie? Nie. Nie ma. Odbija się słońce. Dobrze. Wchodzisz teraz na tą wodę i bosymi stopami idziesz po jej powierzchni. Po prostu stąpasz sobie tak po ziemi i teraz zaczynasz sobie iść coraz szybciej. Idziesz 6 km na godzinę, a teraz biegniesz sobie 10 km na godzinę, sobie biegniesz po tej wodzie. Powiedz, jakie to uczucie tak sobie biegnąć po wodzie? Śmiesznie, tak lekko. A powiedz, rozchlapuje się woda pod palcami, pod stopami? Tak. Dobrze. No już dobiegłaś do środku oceanu, zatrzymujesz się. Dookoła ciebie woda, nad tobą jest niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie? Olbrzymia. Dobrze. Ja teraz zanurzam cię dokładnie 5 metrów pod lustro wody. Woda jest czysta, przeźroczysta, krystaliczna. Widzisz promienie słońca, jak wchodzą do tej wody, jak tańczą, migocą, iskrzą w tej wodzie. Widziałeś kiedyś takie zjawisko? Nie. Pierwszy raz widzisz? Uh-huh. A podoba ci się? Tak. Dobrze. W takim razie teraz woda jako następny żywioł zabiera wszystko z ciebie to, co powstało w związku z nią. Wszystkie jakieś traumy związane z topieniem, nawet z zakrztuszeniem się na wszystkich poziomach całego twojego istnienia i spoza. Wszystko zabiera, zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć będzie, a ty jesteś całkowicie wolna od tego. Wynurzam cię teraz z tej wody, stoisz na tej tafli wody w promieniach słońca, w czystej, pięknej przestrzeni i powiedz mi, co poczułaś, co woda jako żywioł zabrała z ciebie? Taką ulgę, bo się topiłam kiedyś, miałam przerażenie przed wodą. I teraz to wszystko zabrała, woda tego już nie ma. Mhm. Dobrze. Powiedz mi, a jak wyglądasz teraz? Jak syrena, takie długie włosy, jakby wypłynęłam. Dobrze. Słuchaj, czy chciałabyś się uwolnić od całej karmy rodowej, od wszystkich powiązań, połączeń, od męża, od tych karmicznych całych powiązań,
po tych wszystkich relacjach, po tych wszystkich przeżyciach od znajomych, przyjaciół, wrogów i tak dalej, z tego życia, ale tak, z wszystkich innych żyć, z całego swojego istnienia, wszystkich inkarnacji, na wszystkich poziomach. Tak, jak najbardziej. Dobrze, w takim razie po lewej ręce stoi twoja mama, za nią cały ród, aż do pierwszej istoty, która ten ród zapoczątkowała. Po prawej ręce stoi tato i też cały ród, za nim aż do pierwszej istoty, która ten ród zapoczątkowała. W środku stoi twoje rodzeństwo, po prawej ręce stoi twój pierwszy mąż z całym rodem swoim, z całym swoim rodem, dlatego że jak wyszłaś za mąż, to jakby ci było mało karmy swojego rodu, to jeszcze wychodząc za mąż podpięta została do ciebie cała karma i to wszystko się dalej ciebie trzyma. Więc tu chodzi o to, żeby wszystko pouwalniać. Stoi obecny mąż też całym swoim rodem. Stoją... Ty masz tylko syna, czy więcej masz dzieci? Piątkę. Piątkę, więc wszystkie dzieci twoje stoją. I jeżeli one mają mężów, żony, są dorosłe, to też razem z swoimi połówkami i całymi rodami, które są z nimi, dlatego że wszystkie te podpięcia, to wszystko łączy się w całość, więc wszystkie, absolutnie wszystkie. Tylko córka najstarsza ma męża i mam jedną wnuczkę, Hanie. Więc jest córka z mężem, cały jej ród, jego ród cały aż do pierwszej istoty, wnuczka stoi i wszyscy przyjaciele, wrogowie, wszyscy ludzie, z którymi jakkolwiek współpracujesz, miałeś jakiekolwiek kontakty, czy jakiekolwiek tam zobowiązania, umowy, pieczęcie, jakieś śluby, obietnice, cholera wie co, wszystko. Jeszcze moja córka Agnieszka jest taki maks i oni się i schodzą, i rozchodzą, i po prostu tak jakby takie... Dobrze, w porządku. Stoi ona i on z całymi swoimi rodami, będą oczyszczeni bez względu na to, jakie ich decyzje będą, są oczyszczani na wszystkich poziomach. Absolutnie. Wszyscy. Wszyscy teraz już stoją dookoła ciebie, z wszystkich poziomów, czy to są ludzie, istoty, rośliny, minerały, czy jakieś istoty innych wymiarów, wszyscy, dokładnie wszyscy z całego twojego istnienia i spoza, tu wszyscy są, absolutnie. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak dużo jest tych istot? Bardzo dużo, jakby wiele poziomów. To nie, że tylko stoją na ziemi, ale dookoła, jak kula w powietrzu, wszędzie. A widzisz, i tu mamy gostków. Dobrze, pięknie, w takim razie ja mam do nich pytanie. Czy wszyscy chcecie uwolnić się na wszystkich poziomach z karmy, zobowiązań, powiązań, klątw, bytów, umów, ślubów, wszystkiego tego, o czym wiecie, nie wiecie, a nawet o tym nie mieliście się dowiedzieć. Tak jak Ewa, przepraszam, jak Mirka. Czy chcecie uwolnić się na wszystkich poziomach? Co oni odpowiadają? Ewa jest też oczyszczana jako twoja koleżanka. Że chcą. Chcą, dobrze. Na mocy wolnej woli ja teraz biorę ich wszystkich razem z tobą, z całą tą karmą, całym tym bagażem, wszystkie te istoty biorę, zanoszę do centralnego słoneczka, ustawiam w centralnym miejscu, a centralne słoneczko specjalną mocą, którą zwiększam milionkrotnie, oczyszcza was całkowicie wszystkich do zera. Z wszystkich poziomów całego istnienia i spoza. Wszystko absolutnie do zera. To wszystko teraz oddziela taką szybą pancerną przezroczystą. Wy po lewej stronie wszyscy stoicie całkowicie przezroczyści, czyści, a za tą szybą jest ta cała karma, te wszystkie kary, winy, brudy, klątwy, byty i te wszystkie różne świństwa. To wszystko tam jest i nikt ani nic już nie może przejść przez tą szybę. Podejdź, Mirko, i popatrz, co to jest za tą szybą. Co to jest ta karma, co to jest to wszystko, co was oblepiało. Nie wiem, no czarne, wielkie, jest tego dużo więcej niż po tej stronie, co przeszło. Tam jest po prostu jak zburzony ocean z powywracanymi drzewami, nie wiem, wszystko tam już jest teraz wymieszane. Wiesz, dlaczego twoje życie było takie, jakie było? Po prostu byłaś oblepiona tym wszystkim, nie tylko ty. Powiedz mi, czy chcesz się tego pozbyć, czy wolisz, żeby to wróciło do was? O nie, jak najbardziej. A powiedz mi teraz, czy to jest fikcja, czy to jest prawda? No jak powiesz, że to jest fikcja, no, to ja ci to wrócę z powrotem. Znaczy jest to prawda, bo to przechodziłam. Dokładnie. Ty bardzo dokładnie widzisz,
To wszystko jest ci znane. To nie jest tak, że ty bierzesz udział w czymś, czego nie wiesz całkowicie. Są elementy, których nie wiesz, ale są elementy, które wiesz i znasz i rozpoznajesz je. I to jest właśnie bardzo ważne. To są tak zwane małe dowody. Ja chcę, żebyś zapamiętała sobie, żebyś nigdy nie miała wątpliwości. Dobrze. Cieszysz się, że się wreszcie z tego wszystkiego pozbyłaś? Bardzo. Czy oni też się cieszą, że przy okazji mają takiego fuksa i zostali wszyscy oczyszczeni, uwolnieni? Bardzo. Wszyscy tańczą. Pięknie. W takim razie ty jako pierwsza, czysta, piękna istota wracasz z powrotem na środek oceanów, dokładnie w to samo miejsce. Za tobą twoje rodzeństwo, rodzice, najbliżsi i najdalsi, krewni i znajomi, przyjaciele i wszyscy ze wszystkich poziomów, absolutnie wszyscy teraz wracają z powrotem dookoła ciebie, stoją znowu na tym oceanie, tylko wszyscy są absolutnie czyści i wolni. Teraz patrzycie się na słoneczko, centralne słoneczko spala to wszystko. To wszystko nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało, a wy jesteście całkowicie od tego wolni. Ja teraz odłączam od ciebie wszystkie powiązania, połączenia karmiczne, jakichś ślubów, jakichś obowiązań, jakichś umów, obojętnie co, wszystko na wszystkich poziomach, całkowicie, absolutnie do zera, wszystko od ciebie odłączam. I tak samo odłączam od każdej istoty, która koło ciebie tu jest. Dokładnie wszystko odłączam i nad wami jest taka chmura połączeń, powiązań i tych wszystkich pierdół i zobowiązań. Jaka ona jest duża, powiedz? Olbrzymia, pełno rur. Widzisz, i tym wszystkim byłaś powiązana, więc twoje ruchy były bardzo ograniczone. Rozumiesz teraz? Ja teraz to wszystko przesuwam do centralnego słoneczka i wy wszyscy widzicie, jak centralne słoneczko to zjada, spala na wszystkich poziomach całego istnienia i poza, i wy jesteście całkowicie od tego wolni na wieki. Jak się czujesz? Lekka. Jak oni się czują? Też. Wszyscy się unoszą, tak falują na falach. Dobrze. Szczęśliwi. Teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych do wszystkich tych istot. Nowych, czystych przewodników przybywają i biorą za ręce i odprowadzają wszystkie te istoty do światów, w których żyją, bytują, należą, obojętnie gdzie to jest. Do tych nowych swoich światów i wszyscy poszli. Wszyscy się rozeszli. Rozejrzy się dookoła i powiedzie, wszyscy poszli, czy ktoś został jeszcze. Poszli. Pięknie. Czyli dobrze, żeśmy się przyłożyli, że wszystko zostało zrobione. Dobrze. Powiedz mi, czy jeszcze chcesz się uwolnić od własnej karmy prywatnej? Tak, tak. Dobrze. Zanurzam cię teraz pod to lustro wody, ale na same dno. Jesteś na samym dnie oceanu. I też tu woda jest czysta, przeźroczysta, krystaliczna w całym oceanie. I widzisz teraz promienie słońca, jak świecą, tańczą, migoczą w całym oceanie. Widziałaś kiedyś takie zjawisko? Nie. Podoba ci się? Tak. Powiedz, co tu jest takiego, co ci się podoba? Że schodzę, że się nie boję. To tylko to jest ważne, a ta przestrzeń, a to, co widzisz, te promienie światła w tej wodzie, to nie jest fantastyczne? Znaczy jest fantastyczne, ale że w ogóle mogę, że normalnie to bym się nawet nie zanurzyła w tej wodzie. Chodzi o to, że to wszystko były tylko programy. Umiejętność usunięcia daje ci wolność. Dopóki programy nad tobą miały władzę, ty byłaś w niewoli ich, a teraz jesteś wolna, dlatego nie musisz się niczego bać ani obawiać, bo wiesz, że masz coś takiego jak swój własny umysł, własny swego istnienia, czysta intencja, która potrafi zrobić wszystko. Pomyśl, żeby woda w tym oceanie zmienia się i jest na przykład zielona. Jest tak? Jest. A teraz ta jest? Jest. Czerwona, niebieska, pomarańczowa i znowu jest przeźroczysta. Widzisz, to jest proste. To jest wszystko, Mirko, proste. Naprawdę proste. Ty to możesz wszystko robić tak jak ja, a nawet i lepiej. Możesz się nawet lepiej bawić, bo ty będziesz się bawiła według własnego widzimisię. No tutaj ja ci to pokazuję
według tam jakichś moich, tylko po to, żeby ci to pokazać, ale naprawdę tu nie ma żadnych ograniczeń. Możesz być szczęśliwa, radosna, bogata, no wszystko możesz, tylko ty musisz tego chcieć jako ty, jako istnienie, a nie prosić nikogo o to, bo ty nie musisz nikogo prosić. To ty jesteś tą, która daje, a nie ty jesteś tą, która musi prosić. Rozumiesz? Uh-huh. Jeżeli jesteś tylko poza tobą nikt inny, to kogo ty prosisz? Rozumiesz? Wypuszczasz intencje w przestrzeń i one nigdy nie są spełniane, bo one lecą w przestrzeni i na nikogo nie trafiają. Gdy kierujesz je do siebie, jako do istnienia, no to one dochodzą do istnienia i są spełniane. Tak to działa. Dobrze. Jesteś na dnie tego oceanu. Teraz kładziesz się i będziesz dryfowała. Tak powolutku płynęła przy samym dnie, bo dlatego, że będziesz oczyszczana ze wszystkich poziomów, od najwyższego do najniższego. To jest taka analogia, ten ocean, ta głębokość. Ja teraz wzywam wszystkie części duszy twoje. One przybywają, łączą się z tobą i będziecie oczyszczani całkowicie na wszystkich poziomach jako jedność, całkiem. Włączam specjalny program, zasilam go jeszcze taką miliardkrotnie mocą i teraz momentalnie oczyszcza was wszystkich na wszystkich poziomach całego istnienia i poza wami. Wszystko. Zdejmuje z was taki skafander, rozpuszcza go, zjada, spala, on nie istnieje, nigdy istnieje, nie będzie, a wy jesteście całkowicie wolni. Ja ciebie wynurzam teraz z tej wody, stoisz na środku oceanu, w promieniach słońca, tej pięknej, czystej przestrzeni. Od ciebie odłączają się te części duszy, które przyszły twoje do tego oczyszczenia. Policz ich i powiedz, ile ich jest. Bardzo dużo. Popatrz, jak bardzo ugrzązłaś. Ile się podzieliłaś? Podzieliłaś się na tak dużo części, żeby doświadczyć, żeby się uwolnić, wyjść, a tu okazuje się, że nawet przy tym podzieleniu, zamiast się uwalniać, jeszcze się bardziej uwikłałaś w różne pierdoły i dyrdymały. Słuchajcie, ja mam do was taką wiadomość, która jest bardzo ważna wiadomość, do wszystkich części duszy, dla ciebie też. Ponieważ tutaj oczyszczeni zostaliście na wszystkich poziomach całkowicie, to za chwilę wrócicie do swoich doświadczeń, ale jak swoje doświadczenia zakończycie i później spotkacie się z powrotem w jedności, będziecie mieli możliwość wyboru świadomego. To znaczy, że nie musicie już wracać na ziemię, tutaj, doświadczać czegokolwiek, bo najczęściej wracają dusze dlatego, że tu mają coś do przerobienia. Wy już nie będziecie mieli tu nic do przerobienia, więc wasz wybór będzie wolny. Będziecie mogli przyjść na ziemię jako istoty czyste, świadome. Nie będziecie musieli tutaj niczego przerabiać. Będziecie mogli się tu ładnie bawić, dobrze bawić. Ale też będziecie mieli wybór i będziecie mogli nie przychodzić tu, tylko iść na wyższe poziomy lub iść do jedności. Czyli jesteście wolni przez to oczyszczenie na wszystkich poziomach, jesteście wolni od tak zwanego tego koła inkarnacyjnego. Koło inkarnacyjne jest wtedy, jeżeli te części duszy tak mocno są zniewolone, że już nie pamiętają o jedności, nie pamiętają już o swoim istnieniu, tylko pracują między astralem a ziemią, czyli najniższymi poziomami. Czyli ciągle co przerabiają, wracają do astralu, łączą się, mówią chłopaki, wracamy, bo mamy to załatwić. Mamy tam oddać pieniądze, tam mamy odebrać pieniądze, tam mamy coś naprawić, tam mamy komuś dać w czapkę, a tam mamy dostać w czapkę i tralalala i tralalala. I znowu wracają na to ziemię, znowu się ubabrają, bo później zapomnieli, co mieli zrobić i dalej dzielą się i dochodzi do marazm. W waszym przypadku już to nie musi, bo jesteście w pełni oczyszczeni i macie czystą świadomość, a po to daję wam tą informację, że gdy zakończycie te doświadczenia i się spotkacie, połączycie, bo tak będzie, to wtedy macie świadomy wybór, gdzie pójdziecie i co będziecie robili. Rozumiecie to teraz? Czy się cieszycie z powodu tego, co wam się przytrafiło? Tak.
Bardzo się cieszę. W takim razie wszystkie części duszy idą do swoich poziomów, by dalej doświadczać, ale już jako czyste i wolne istnienia. Wszystkiego najlepszego, a ty zostajesz tutaj sama. Powiedz mi, jak się teraz czujesz? Jak się czuję? Jakbym chciała ich wszystkich wziąć i już po prostu iść sobie do spokoju. Spokojnie, spokojnie. Dopóki kurtyna nie opadnie, trzeba swoją rolę odegrać, dlatego że jeżeli nie odegra się, to się wraca z powrotem. Właśnie ten system inkarnacyjny powstaje dlatego, że my rozpoczynamy, nie kończymy, rozpoczynamy, nie kończymy i coraz więcej tego syfu narasta i powstaje astral z tego też powodu. Ale dobrze jest, każdy ma wolną wolę i każdy może robić co chce, czy jest świadomy, czy nie. W każdym bądź razie ty już tego nie musisz i to jest ważne. Dobrze, w takim razie, Mirko, teraz po lewej ręce stoi twoja dusza. Przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. Kocham cię. Co ona odpowiedziała? Też kocha. Po prawej ręce stoi twój bliźniaczy płomień, pierwiastek męski, odpowiedzialny za miłość, radość, szczęście, dobrą zabawę, wszystko co najlepsze. Przytul go i powiedz mu, że go kochasz. Kocham cię. Co on odpowiedział? Że też kocha. Dobrze. Ja mam do ciebie pytanie, do twojej duszy, do twojego bliźniaczego płomienia. Czy chcielibyście, żebym was połączył, żebyście się stali taką jednością na wszystkich poziomach, kompletno? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja was połączam i jesteście jednością. Powiedz, co się wydarza i jak się czujesz. Pełniejsza, spokojniejsza. Bardziej wartościowa. Cieszę się bardzo. Dobrze. Powiedz mi, czy chciałabyś, żeby ci zrobić jeszcze defragmentację w krysztale? Tak. Dobrze. W takim razie przenoszę cię teraz do kryształu, ustawiam w centralnym miejscu. Pewnie nie raz kryształ widziałaś, górski albo jakiś inny miałaś w ręce. Chciałbym, żebyś rozejrzała się teraz dookoła i powiedziała, jak wygląda kryształ od wewnątrz. Tak jakby pozałamywane światło. Widziałaś już kiedyś kryształ od wewnątrz? Nie. Pierwszy raz widzisz? Uh-huh. A w Makowie widziałaś kryształ, czy nie? Nie. Wiedziałam, że jest. Wiem, że mam go na stole. Rozumiem. Czy w Makowie na tych sesjach w ogóle widziałaś coś w tych sesjach, czy nic? Widziałam. A, no to już jest dobrze. Słuchaj, w takim razie teraz ja za chwilę włączę tu program do defragmentacji. Ten program usunie wszystkie programy, które u ciebie się dublują, które są uszkodzone, zawirusowane czy nieczynne z jakiegoś powodu. On je wszystkie wymontuje, da do słoneczka centralnego, centralne słoneczko je spali, one już nie będą istnieć na wszystkich poziomach, a ten program z matrycy pierwotnej skopiuje nowiutkie programy, wstawi na to miejsce i później według kodu matrycy pierwotnej od pierwszego do ostatniego ułoży wszystkie na swoje miejsce, tak jak było na początku, gdy powstałaś jako doskonałe istnienie. Na wszystkich poziomach. Czy tak chcesz? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli to ja włączam ten kryształ na full, na pełną moc. I dzieje się. A ty jako obserwator mów, co się dzieje, co widzisz, co czujesz. Znaczy się tak wiruje i to tak jak w wirówce i to wszystko odlatuje. Dobrze. Przyglądaj się wszystkiemu i poczekamy. Jak się zrobi taka absolutna cisza i spokój, to znaczy, że proces się zakończył i że jest wszystko dobrze. Już zwalnia. Jest cisza. Pięknie. Mirko, w takim razie jest godzina 22:23, 20 kwiecień 2016 roku. Możesz tą godzinę i datę uważać jako swoje nowe narodziny. Absolutnie nowe. Jesteś absolutnie czystą i nową istotą na wszystkich poziomach. Absolutnie. To wszystko, co do tej pory było, tego już nie ma. Nie istnieje, zapomnij o tym, nigdy o tym nie myśl, nigdy, bo jeżeli będziesz myśleć, to przyciągniesz to z powrotem. Na tym cała ta zabawa polega. Przestajesz o czymś myśleć, tego nie ma.
Po prostu bądź uśmiechnięta, otwarta, niczym się nie przejmuj, a wszystko się będzie działo tak, jak będzie trzeba. Twoja nadświadomość, twoje istnienie, ono wie, o co chodzi. Rozumiesz? Nie martw się niczym, bo jeżeli się martwisz, to twoja nadświadomość myśli, że ty tego potrzebujesz i ci dostarcza zmartwień i kłopotów. Jeżeli ty mówisz, że czegoś nie masz, to twoja nadświadomość mówi, Mirka mówi, że czegoś nie ma, czyli chce doświadczyć nie ma. I Mirce daje nie ma. Rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. Od tej pory masz być ciszą i spokojem. Ciszą i spokojem. Rozumiesz te słowa? Tak. Bo wtedy będziesz mogła pomyśleć sobie życzenie i ono ci się od razu spełni. Jako czysta intencja. Rozumiesz? Tak. Nigdy nie podważaj swoich intencji. Jeżeli powiesz sobie, chcesz, żeby pałac Buckingham był twoją własnością, to nawet przez miliardową sekundy nie wątp w to, co pomyślałaś. I on będzie twoją własnością. I to jest cała zabawa. Rozumiesz? Umysł tak. potrafi zniszczyć wszystko, ale nie zniszczy ciebie, jeżeli mu na to nie pozwolisz. Rozumiesz? Jeżeli ty będziesz się bawiła tak, jak ty chcesz, umysł nie ma nic do rzeczy. I teraz w tym krysztale, tu gdzie stoisz, ja wyjmuję twoje wszystkie umysły, wszystkie paszkwile i stawiam przed tobą. Powiedz mi, jak oni wyglądają i ile ich jest. Całe wojsko czarne. Chcesz się ich pozbyć raz na zawsze? Tak. Na mocy woli ja ich zabieram do centralnego słoneczka, centralne ich przyjmuje. Zjada, spala na wszystkich poziomach, oni nie istnieją, nigdy istnieć się będą, a ty jesteś wolna od nich na wieki. Powiedz mi, jak się czujesz? No, ulga. Spokojna. Załatwiliśmy gostków, ale się nie spodziewali. Popatrz, myśleli, że przetrwali cały temat i że im się uda. To było dobre. Szok. Tak. I na tym cała gra polega. Żeby być bystrzejszy od nich. Rozumiesz? Żeby się nie dać im wkręcać. Ale pamiętaj, Mirko, istotą rzeczy jest to, że jesteś czysta. Czysta i że musisz uważać na to, co myślisz, co mówisz i co robisz. Dlatego, że myślą, mówią, uczynki będziesz się programowała. Będziesz tworzyła się na nowo. Rozumiesz? Co będziesz o sobie myślała i o świecie, takie będziesz tworzyła siebie i świat. Rozumiesz? Dlatego jest takie ważne, żeby mieć pozytywne myśli. Pozytywne do bólu. Pozytywne do bólu. Właśnie dlatego pozytywne do bólu, żeby tego bólu nie było. Dobrze. Zapamiętasz sobie? Tak. Dobrze. W takim razie teraz wracasz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele. Jesteś dalej w hipnozie, ale jesteś w ciele. Powiedz mi, jak się czujesz w swoim ciele? Ciasno. O, widzisz, bardzo dobra uwaga. Dobrze, teraz sobie wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, rozejrzyj się po swoim pokoju i powiedz mi, czy twój pokój wygląda tak samo, jak się kładłaś do sesji, czy teraz jakoś inaczej wygląda? Tak samo, jakby trochę ciemniej. Może się już później zrobiło. Nie szkodzi. Teraz wchodzisz do swojego ciała znowu. Teraz znowu wychodzisz, stajesz obok. Popatrzcie na swoje ciało. Czy ono jest uśmiechnięte, zadowolone, zrelaksowane? No, uśmiechnięte, zadowolone. No, i to się cieszę bardzo. Teraz znowu wchodzisz do swojego ciała. Teraz wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz. Fajna zabawa? Tak, bardzo. Teraz sama se powiedz, że wchodzisz i wychodzisz, tak pobaw się. Dzieje się tak? Proste? Proste. Dlatego, że to jest proste, że wchodzisz i wychodzisz, pokonałaś bariery lęku, strachu, tych wszystkich pierdół i dyrdymałów. Większość ludzi boi się wyjść ze swojego ciała, bo im ktoś powiedział, że jak się z ciała wyjdzie, to się umiera. To jest guzik prawda. Umiera się, gdy się siedzi w tym ciele jak w więzieniu, w klatce. Chodzi o to, żeby być elastyczny, żeby być luźny, nie być spięty, nie być zniewolony,
Wolność polega na tym, że jesteś tam, gdzie chcesz być, a nie gdzie musisz albo gdzie cię ktoś posadzi. Teraz wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz. I znowu wchodzisz do swojego ciała i słuchaj, teraz wychodzisz ze swojego ciała i stajesz dokładnie metr od swojego ciała. I powiedz mi, ty jesteś tą istotą, która tu stoi, czy ty jesteś tym ciałem, które tam leży? Powiedz mi, kto jest kto? Nie, no jestem tą istotą, to jest tylko mój płaszcz, moje ciało. Dobrze. Czy pierwszy raz w życiu doświadczasz tak namacalnie tego, że jesteś poza ciałem? To znaczy już w sesjach, że to czułam, ale teraz mogę powiedzieć, że bardziej świadomie. Dobrze. Powiedz mi, jakie jest uczucie, jak tak za życia patrzysz na siebie, jakbyś umarła? Znaczy, że nie jest żal, że jest lekkość i jest tyle przestrzeni i doświadczenia, że... Czyli tak dobrze się czujesz poza ciałem, że ci w ogóle tego tak. Nie szkoda? Dobrze. Nie jest szkoda. Dobrze, teraz wchodzisz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele i powiedz, jak się teraz w nim czujesz. Czy jest luźniej, czy tak samo jak wcześniej, ciasno? To znaczy... Jest w tym momencie potrzebne i muszę go użyć. Nie takie pytanie. Pytanie zadałem. Czy teraz jak weszłaś do tego ciała z powrotem i jesteś w nim, czy teraz czujesz dalej, że jest trochę ciasne, czy teraz jest luźniejsze w środku? Luźniejsze. To ja ci powiem właśnie o co chodzi. Wszystkie lęki, wszystkie strachy, gdy je opanowujemy, to zaczynamy coraz luźniej się w ciele czuć. Do tego stopnia, że jesteś teraz w ciele i zacznij się obracać w lewą stronę, w prawą stronę i zobacz, jakie to jest, z łatwością się obracasz w ciele. Lekko? Lekko. Rozumiesz? Chodzi o to, że gdybym przed sesją coś takiego powiedział, to byś się obracała, ale chyba razem z domem. Tak byś się trzymała ciała i tego wszystkiego. I to jest taka właśnie nauka dla samego siebie. Rozumiesz? Po to, żeby doświadczyć tego, bo gdybyś tego nie doświadczyła, no to byś w życiu nigdy nie dowiedziała się, że coś takiego jest możliwe, czy co jest prawdą już. Powiedz mi, Mirko, co ci dała ta sesja? Czego tu takiego doświadczyłaś? Czy to jest coś ważnego, czy nieważnego? Co ty myślisz o tej sesji? Powiedz mi tu coś na jej temat. Teraz tak na gorąco. To znaczy... O, czuję się lekka, nie czuję się już taka zobowiązana, nie wiem, związana ziemią, ludźmi, problemami, że jest coś więcej, nie wiem, szerzej, że jest to przestrzeń, do której mam też prawo i że się jej nie boję. Dokładnie. To jest twoja własna przestrzeń. I to ty masz decydować. Jak w tej przestrzeni się czujesz, jak masz się bawić, jak masz co robić. Dobrze. Mirko, czy jeszcze chciałaś coś naprawić, coś zrobić, coś się dowiedzieć, czy to jest wszystko? Znaczy, nie wiem, czy chodzi o Dawida, czy to już jest jakby posprzątane. Ja to uważam, że to już poszło razem z tym, co robiliśmy. Dokładnie. Dokładnie poszło, ale mówię, to wszystko od ciebie zależy. Czy tego nie będzie, czy to będzie, rozumiesz? Dlatego, że jeszcze będą pewne czynniki zewnętrzne próbowały coś podważyć, ale jak ty będziesz stanowcza, będziesz już wolna od tego, będziesz wiedziała, że to jest iluzja, która próbuje coś, to wtedy nic się już nie odbuduje. Nic, absolutnie. Trzeba teraz tylko trochę czasu, żebyś ty to zaakceptowała na wszystkich poziomach, żebyś ty to zaakceptowała, nie wysłuchiwała, nie wyczekiwała, nie nasłuchiwała, bo tego nie ma. Rozumiesz? Żebyś nie nasłuchiwała, żebyś nie sprawdzała niczego. Ty po prostu tak się zachowuj, jakby od tej chwili tylko jest cisza, spokój i jest wszystko dobrze. Jakby naprawdę tylko tak jest, nic więcej. A to, co wcześniej, że tego nie ma, nie było, nie ma, nic nie ma, koniec. Rozumiesz? Cholernie proste. Jeżeli... Ja jestem pewny, że ty to przejdziesz, bo to jest dosłownie ułamek sekundy, ale właśnie to przejście trzeba i pójść dalej. I to będzie coś takiego, jak wychodzimy z wody i jesteśmy poza wodą. Tak samo to wyszłaś, teraz wyszłaś z tego, co było. Wyszłaś i jesteś poza. Pewnie, że możesz wrócić.
Masz wolno? Nie, nie chcę. Pamiętaj, cisza na wszystkich poziomach. Zachowuj się tak, jakbyś była obserwatorem. Czyli jeżeli widzisz, że coś się dzieje, patrz się na to, ale nie bierz w tym udziału. Nie rozmawiaj z tym, nie krytykuj, nie oceniaj, nie podważaj, nie pouczaj, nic z tym nie rób, tylko się tak patrz i tak sobie pomyśl, a co mnie to obchodzi? Ja jestem od tego wolna i od razu wszystko się uspokaja. Ja to mam sprawdzone. Ja bym tego nie robił, gdybym ja nie wiedział, że to jest prawda, co mówię. To jest bardzo prosta prawda. Mirko, poznałaś dzisiaj samą siebie. Poznałaś siebie jako istnienie. Wiesz teraz już, na czym polega iluzja i wiesz, jak iluzja potrafi wkręcić, jak ona potrafi boleć. Więc myślę, że ta świadomość pomoże ci iść dalej. Bez oglądania się, bo nic nie ma za tobą. Nie masz za czym się oglądać. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze. Bardzo dziękuję. Słuchaj, ja teraz policzę od 1 do 10 i jak doliczę, ty się wybudzisz, będziesz tu i teraz, będziesz się czuła jak młody Bóg, ale tak dlatego, że jesteś młodym Bogiem, absolutnie czystym, wolnym. Będziesz czuła się taka pełna energii, ale i też spokoju. Będziesz bardzo spokojna na wszystkich poziomach i ten twój spokój ja zwiększam teraz, zabezpieczam i będziesz bardzo, bardzo spokojna. Będziesz przez to czuła się szczęśliwa, kochana i będziesz kochała cały świat, taki jaki jest. Zaakceptuj siebie i wszystko dookoła siebie. Żyj, pozwól innym żyć po swojemu. Żyj ty po swojemu, a niech inni żyją po swojemu. Nikogo nie naprawiaj, nie pouczaj, nikogo nic, absolutnie. Do każdego się uśmiechaj, kiwaj głową i tak by ciebie to nie dotyczyło, bo to ciebie nie dotyczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami, zmysłami, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Dobrze, taka spokojna, bo nie znam tego uczucia, zawsze nerwy były. Czyli co, coś się zmieniło? Tak. A powiedz mi, co teraz myślisz o tej sesji? Bo tam cię zapytałem w tym wyższym stanie świadomości. A co myślisz teraz, jak już wróciłaś tutaj? Co teraz myślisz o tej sesji? To wszystko, co się wydarzyło, w czym brałaś udział, to była prawda, czy to mi się wydawało? Jak to było naprawdę? Nie, że to była prawda. I że to jest, i że ja mogę tego doświadczać wszystkiego. Tak. I możesz tym sterować, kierować. To jest najważniejsze. Chodzi o to, że do tej pory byłaś tak zwanym kreatorem, Bogiem, kreatorem nieświadomym, ale teraz już jak siebie poznałaś i zobaczyłeś, jak działa iluzja i to wszystko, to teraz jesteś Bogiem, kreatorem świadomym. Już jak ktoś ci by powiedział, że musisz go słuchać, na kolanach klęczeć albo modlić się do jakiegoś tamtego guru, no to już po prostu wiesz, że to jest bzdura. Ale wcześniej o tym byś nie wiedziała, dlatego że nie wiedziałaś o tym, kim jesteś. Popatrz, jakie to jest dziwne, śmieszne, proste, a zarazem straszne. Nieświadomość. Brak świadomości, tak, tak. Mirko, to jest tragedia. Tragedia. No. Ludzie cierpią, płaczą, idą na wojny i mówią, dlaczego do mnie strzelają.